żarty się odpalił. Bardzo jestem w szoku. Ja pierdzielę, wychyliłem tam i mówię, o nie. Ja nigdy nie spodziewałem się, że takie rzeczy dzieją się na Narodowym. 10 koła ktoś wygrał. Michał! Co ja to robię? Ale Narodowy! Zróbcie wielki skałek! Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia, trzymajcie się! Mamy zaraz próbę, jedziemy, dzisiejszy dzień będzie bardzo ciekawy. Jezu, jest stres, ja na takiej scenie jeszcze nigdy nie grałem dłużej. A to ma być full ludzi. Jeszcze miły pan będzie, więc jest trzech przedstawicieli. Patrzcie, jaka tu jest wielka scena i ja tu mam grać. To jest pierwszy mój taki koncert chyba. Jakieś uszy, ja nigdy nie grałem z uszu. Ja kiedyś z Merganim próbowałem słucha, to nie wiedziałem, o co chodzi. Zobaczymy, będzie śmiesznie. 3, 2, 1. Elu wina, 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 wina. Narodowy! Zróbcie kawał! Chodźmy do garderoby, bo mam swoją garderobę. Zaraz wam pokażemy wszystko, bo to też jest takie niecodzienne widoki. Ogólnie zobaczyć sobie, jak wygląda Stadion Narodowy z perspektywy osoby nie jako kibica. Najlepsze jest to, że teraz jest próba popka bez popka. Kacper Boński. Ja mówię, jak ma Boński na imię. To organizator. Ja mówię, jak ma Boński na imię, jak mój syn. No, tak, no to pięknie. Pan nazwał syna, najlepiej, no, najlepiej. No, wiele się lepiej. Bardzo mi się podoba, jeszcze na tak dużym obiekcie nigdy nie występowałem. Piękna sprawa, podoba mi się. Ale stresu na razie nie ma. Pewnie jak ludzie przyjdą, to troszkę będzie. No nie będzie stresu. Zobaczysz, wyjdziesz. Energia cię poniesie. Karol, weź na starty jutro. Będę czerpać z ludzi, to jest coś pięknego. Pięknego. To jest piękna rzecz, słuchajcie, nieraz to czuć, aż jak to wszystko aż faluje, nie? Od ludzi to ak... Super sprawa. O, poczekaj, trzeba się... Trzeba jeszcze tutaj, patrz, stary. Mik. Miły pan. Możemy zakończyć już na mik. I tyle, Boński. Gwiazda disco. Zrobiliśmy próbę, muszę zgadać się jeszcze z jakimś kolesiem, z którym będę prowadził. Bo nie tylko będę śpiewał Eluwinę, ale będę też zapowiadał artystów. I to jest coś pierwszego w moim życiu, bo nigdy tego nie robiłem. W szkole kiedyś prowadziłem akademię, z dwa razy, jedną po niemiecku nawet, więc co to Narodowy dla mnie tutaj zapowiedzieć jakichś gości. Będzie śmiesznie, ale serio, jakoś nie odczuwam aż takiego stresu, jak powinien być chyba. Czasem rozpalę i siedzą przy wódzie, z muzyką odpływał zimą dar. Czasem mówią ci, że nie dać rady, a ich słowa lecą tu jak wodospady. Na pierwszym piętrze, jak wejdziesz sobie trybunami, nie? Tam jest taki festiwal Polska od kuchni, nie? A to wiem, właśnie. No i tam sobie szkoła gospodyń wiejskich z całej Polski. Możemy się przejść. No i możesz tam, wiesz, dobra, się pławić dobrze. Tego też nie spodziewałem. Ale klimat, jaka zmiana. Pięknie panie poubierane. Chciałbym coś spróbować do jedzenia. 10 koła ktoś wygrał. Co ja to robię? Ja nigdy nie spodziewałem się, że takie rzeczy dzieją się na Narodowym. Szkoda, ale festokamera. Chyba już nic nie ma. Festokamera.
A to specjalnie było! Specjalnie! Ani mówi pierwsze miejsce za striptease. Mam teraz papierkową robotę. Dostałem coś takiego, co nazywa się szpigel. Nigdy wcześniej nie słyszałem takiego słowa. To jest cały rozkład jazdy po prostu, jak wygląda event. I tak jak mówiłem, będę prowadzącym wraz z Mateuszem. Także możemy robić w ten sposób, że jak chcesz, ty możesz zaczynać, ja będę kończył, ale to będziemy ustalali sobie, jak dobra. Chcesz. Tu jest to samo i dopiero później mamy na koniec imię. Oto, tu jest takie, że jesteśmy znowu wszyscy razem. Tak. Muszę nauczyć się ksywek, bo też jest Kablix, czy to się czyta Kablix, czy... Kablix! No już! Same, dobra. I teraz... I dobra, jakoś się... Nie jest to ten sam poziom, bo on zapamiętał wszystko o tej osobie w ciągu 5 minut, kiedy on się dowiedział, o, no mam coś o niej. Dostał wiadomość, teraz recytuję jak maszyna. Nie, ona zrobiła, wiesz, cały research, nie? A czy o tobie jest? Jest, patrz. To jest popularny twórca internetowy, który kanał na YouTube. Już jest prawie milion. No, to zły research jest zebrany. Słaby research. Właśnie, subskrybujcie kanał, bo już dobijamy milion. Dostałem auto za 500 tysięcy. Jeżdżę. Znany między innymi takie filmiki jak z iloma dziewczynami zapraszamy. Zdjęcia artystów jak przyjrzał, także śmiało, nie? No więc tak, widzowie. Tu jest Szaptia. Robert Lewandowski. O, są nazwiska nawet. Lewy gdzieś tutaj chyba był. Ściągnę listę. A nie, lewy nie gra. Lewy jednak nie gra. Lewy na ławce siedzi, więc nie ma go tutaj. Pokażę wam najfajniejszą część. Bo to jest fajne, ale to jest dość standardowe. Patrzcie na to. Mistrzostwo. No jednak się nie dowiecie. Chyba. Zajebiste stary. Się nie dostaniemy. Tam jest taki pokój, gdzie macie jakby wanna przy wannie. Jest chyba z 30 wann i pewnie zawodnicy sobie po meczach siedzą, chillują, regeneracja. Coś pięknego. I to będą nas dzisiaj malowali, tak? Tak jest. Dobra. Czyli nie chcesz jakiegoś mocnego podkładu? Nie, na pewno nie. Okay. Jak im mniej się da, tym lepiej. A to myślicie, żeby zakryć, czy nie? Malinkę? To... Mogę ci... Nie, to jakiś styl. Malinek jeszcze nie mam. No to czekaj. To czekaj. Malinek jeszcze nie mam. No to czekaj. Dobra, ja tam muszę powoli iść. No ja idę. Idziemy tam. Zobaczyć? No ja idę tam też. Coś ja tam już byłam. Ale chcę zobaczyć ciebie na scenie mówiącego Eluwina, kochani. I wszyscy wuuu. Eluwina, wina, 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 wina. Ja już po pierwszym wejściu idzie po cała elegancko. Myślałem, czy będę się stresował, a wyszło całkiem dobrze, więc pozytywnie. Eluwina, tak każdy dzień się mój zaczyna. Eluwina, dla ojca, matki, córki, syna. Eluwina, aha, Eluwina, aha, Eluwina. Zróbcie wielkich gałek! Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia, trzymajcie się. Jeszcze nie raz zobaczycie na tej scenie. No czuję stresu na tym temat. Większy stres miałem na przykład na swoich koncertach jakichś w mniejszych miastach niż tutaj, nie wiem czemu. Ale tak jest inaczej jakoś. Czy inny... że jakbyś prowadził taki Sylwester z dwójką? O, no. Tak? Może już niedługo, może tak. Już niedługo. Ja bym wolała Sylwestra spędzić na imprezowanie już na prowadzenie. No. Za MMA się musisz wziąć, bo tylko te balety ci w głowie. Słuchaj, pytałam cię ostatnio i do tej pory nic nie ogarnąłeś. Ja nie mam, trzeba dać ciebie trenera. No to czemu nie mówisz? Bo nie pytałaś już. Codziennie o to pytałam, tylko nie wczoraj. O, godzinka, może być. A, no bo się pokusiliśmy, więc wczoraj nie pytałam. Okej. Okay. Trudne sprawy. Akurat nie słuchałem. Co? Robi wrażenie. Jola za nie mówiła. Stresuję, a teraz widzicie, ile jest ludzi. A żadny się odpalił.
bardzo jestem w szoku. Ja pierdzielę, wyliłem tam i mówię, o nie! A ty mówię, że chcesz zaistnieć i na koniec wylatujesz z gołym. Mordeczki, to by było chyba na tyle, i tak było mnóstwo materiału. Widzieliście, było nie wiem ile ludzi, myślę, 20 tysięcy spokojnie, może 30, nie mam pojęcia. Nowe przygody, nowe doświadczenia, mi się bardzo podobało, mam nadzieję, że wam też. I będziemy już ciągnąć tego vloga. Trzymajcie się, dziękuję wam.